To jest właśnie z książki. Ja już o niej kiedyś mówiłam na pierwszym live, na pierwszym webinarze. Hansa Petera Noltinga z 2008 roku, jak zachować porządek w klasie. Czyli tutaj chodzi przede wszystkim, dlaczego ja w ogóle o tym mówię? Dlatego, że tutaj walczymy o płynność, czyli jeden z elementów efektywnego uczenia się i takiego widocznego. I co jest, słuchajcie, bardzo cenne, to jest to, że to jest książka o zachowaniu nauczyciela, nie ucznia. Bo to jest dla nas zawsze takie frustrujące, prawda, że my po prostu chcemy wpłynąć na zachowanie ucznia i po prostu sobie stawiamy za cel, że no na naszych lekcjach on się tak nie może zachowywać. I dlaczego tak się dzieje? I szukamy po prostu, tak jakby, no cały czas myślimy o tym, co on ma zrobić, dlaczego on tego nie robi i wtedy czujemy taką blokadę, no i nic z tego naszego wpływu. A chodzi o to, żeby po prostu wpłynąć na swoje zachowanie. I tyle. I tyle jest tylko w naszym polu wpływu, bo zachowania oddziałują na uczniów, a nie odwrotnie. I teraz też ważna taka uwaga, że dyscyplina nie zależy od dyscyplinowania, ale od takiej zręczności pedagogicznej. I teraz warto sobie na przykład odpowiedzieć na takie pytania, ja wiem, że tutaj są nauczyciele początkujący, studenci, dlatego też tutaj będę o tym mówiła. Karolina, a ja ją dzisiaj zamówiłam. No i dobrze, bo tam jest, słuchajcie, dużo przykładów, ja tutaj też, to jest tylko taka kwintesencja moja. Także super, ale cieszę się, że to się Wam podoba. Na przykład na takie pytania, co zrobię, jeżeli... No nie, jeżeli uczeń coś mi tam wywinie, albo na przykład, jeżeli będzie po prostu głośno, co oczywiście w szkole się bardzo rzadko zdarza, prawda? No nie wiem jak u Was, ale u mnie jak makiem zasiał na każdej lekcji po prostu. Ja sobie mówię, wszyscy mnie słuchają. I na przykład, że nie zaczynam, ustalam sobie taką zasadę, że nie zaczynam zajęć, dopóki nie będzie całkowitej ciszy. I trzymam się tego po prostu, choćby nie wiem co. Albo co my zrobimy, jeżeli... Co my zrobimy, jeżeli my jako nauczyciele, bo wiecie co, cały czas myślimy o tym, że my nie pracujemy tutaj samodzielnie, bo my tutaj tego świata uczniowskiego w pojedynkę nie zbawimy, tylko my musimy działać w zespole nauczycielskim, czyli po prostu co zrobimy, jeżeli będzie tak, że ten Tomek czy tam któryś po prostu będzie się w ten sposób zachowywał, na mojej, na czyjejś tam jeszcze lekcji, co my razem zrobimy z tym faktem, nie? I rozmawiajmy o tym, nie traktujmy tego w kategorii naszej porażki, tylko po prostu to jest zachowanie tego ucznia. Powiem Wam, że bardzo mi pomogło szkolenie Dziecko z potencjałem u Ani Piasecznej. Ja tam pojechałam na to szkolenie tak i jako prywatnie, jako mama, bo ono jest dla rodziców, ale też jest dla nauczycieli. I wiecie co, jedną z takich ważnych lekcji, jaką wyciągnęłam z tego jest to, że jeżeli moje dziecko na przykład po prostu robi histerię w sklepie, tak, bo nie dostanie czegoś tam, bo nie kupię, to w tym momencie to nie jest moje. To nie jest moje zachowanie i nie jestem za to odpowiedzialna. Po prostu mam sobie wymyślić, że jestem w takiej bańce i po prostu, wiecie, faza zen. No i tyle, no nie? No i patrzcie się tam, stukajcie się w głowę, co to za matka, że tam czegoś nie kupi, ale po prostu to nie jest moje. I tak samo tutaj z tym uczniem. I kolejne pytanie, na przykład, co mogą zrobić, żeby nie, żeby coś się nie zadziało? Ta prewencja tutaj jest najważniejsza. I teraz te właśnie takie najważniejsze to są te zadania, zachowania zapobiegawcze. I ja myślę, że tutaj wiele rzeczy będzie takich, które po prostu wyrobicie, tylko może sobie nie zdajemy sprawy z tego, że to jest ważne. Czyli na przykład nakładanie się różnych czynności, zdolność wykonywania kilku rzeczy jednocześnie. No, czy istnieje nauczyciel, który tego nie potrafi? Myślę, że nie ma takich. Żeby właśnie uczniowie to widzieli, prawda, że my po prostu potrafimy zrobić kilka rzeczy równocześnie, ale też z różnego zakresu. Tu na przykład prowadzę lekcję, tam wzrokiem uspokajam kogoś, tutaj coś tam i po prostu to wtedy od razu pokazuje, że okej, tam przy niej to nie przejdzie, nie? Druga rzecz to jest ta płynność, to jest ważne, w przechodzeniu z jednego punktu do lekcji do drugiego. Ja na przykład na początku miałam z tym problem, kiedy zaczynałam, jeszcze byłam studentką, bo wiecie, ja tak po prostu miałam wszystko poukładane na tym konspekcie i po prostu tak musiało być, no nie? To znaczy ja musiałam odpowiednimi słowami przejść z jednego punktu do drugiego, żeby to się tak ładnie, polonistycznie łączyło. No, szybko mi to przeszło, ale miałam taki problem na początku i po prostu to mi burzyło bardzo płynność lekcji, albo to, że dla mnie zawsze były ważne takie wychowawcze sprawy i ja je kładłam po prostu w pierwszych minutach lekcji. Oczywiście to się rozwlekało, więc później był problem z materiałem i tak dalej. I takie organizacyjne rzeczy, tylko jak my sobie poprzestawiamy, od razu nam to pomoże.
brak duży, na przykład kazań, prawda? Tego, że na przykład o znowu Kuby nie ma, co się z nim stało, czy ktoś coś wie, albo dlaczego ten kwiatek tak stoi, coś. No po prostu nie ma takich wstrętów w ogóle. My się skupiamy tylko na uczeniu się. Kolejna, trzecia zasada, utrzymanie koncentracji w grupie, czyli po prostu cały czas patrzymy, czy ta klasa, ona jest mniej więcej w podobnym stopniu skoncentrowana. Oczywiście tak nigdy nie będzie, żeby było tak samo, ale takie, wiecie, zdania typu tam teraz zobaczymy, coś tam, coś tam. Wiadomo, też dopasowane do grupy wiekowej. Dalej, czwarte, uniknięcie przesytu i znudzenia, czyli tutaj po prostu różne formy. Nie tutaj czytanie, tu pisanie, tutaj coś, żeby nie było takiego czegoś oczywistego. Ale najważniejsze jest to, że nie eliminujemy, tylko zapobiegamy. To jest najważniejsze. Bo najwyższy poziom dyscypliny jest w klasach, w których nie widać w ogóle tego dyscyplinowania. I to jest to, o co było pytanie u mnie na blogu po pierwszym webinarze, co tak faktycznie może trochę nieprecyzyjnie powiedziałam, że nie widać pewnych narzędzi, ale one działają. Na przykład to, że uczniowie wiedzą po prostu, że mają to zrobić. Kiedy mają wyćwiczone na przykład to, że zawsze pracują z celem i z kryteriami sukcesu, to nie znaczy, że ja to za każdym razem muszę w ten sam sposób nazywać, albo nawet nie zawsze może to wszystko powiem, ale oni wiedzą, co mają po prostu zrobić, albo gdzie na przykład szukać informacji, że mają pewne już strategie i takie procesy opanowane. Tak samo tutaj jest z tą dyscypliną, prawda? Przeczytam Wam jedno zdanie, ono mi się bardzo podoba. Zapobieganie problemom z dyscypliną poprzez dobry, a nawet porywający sposób prowadzenia lekcji to niewątpliwie najbardziej eleganckie rozwiązanie. Po prostu piękne zdanie, bardzo mi się podoba, ale tutaj zacytowałam. Więc mamy przede wszystkim to inspirowanie nauczyciela, uczenie się uczniów i reagowanie nauczyciela. To takie trzy elementy. I teraz w tej książce też jest zwrócona uwaga na to, że ważny jest głos nauczyciela, mimika, gestykulacja i sposób poruszania się. Oczywiście tembr głosu, no z tym to już po prostu czytam barwa, niewiele zrobimy, no taki jest, to taki jest. Natomiast wiele możemy zrobić z tym, w jaki sposób my się poruszamy na scenie, jak gestykulujemy, czy omiatamy całą salę wzrokiem. I teraz mi się zawsze wydawało, że ja to tak robię, ale nie. Już Wam powiedziałam, że chodzę właśnie do klubu Toastmasters, czyli tam właśnie, gdzie uczymy się przemawiać. I tam, słuchajcie, dowiedziałam się, no prosta sprawa, ale faktycznie jest tak, żeby po prostu sobie znaleźć trzy punkty na sali, które cały czas będę dotykać wzrokiem, ale żeby przejść przez nie, to ja też muszę omiatać całą salę, bo chociaż mi się wydawało, że ja nie mam problemu z utrzymaniem uwagi, prawda? No przecież jak ja mam na spotkaniu tam 20 ludzi, a ja prowadziłam lekcję w 35-osobowej klasie, przy czym każdy tam gdzieś grzebie w nosie, w tyłku i w ogóle coś tam, ale mnie jakoś tam słucha, no to przy dorosłych ludziach 20 czy tam 17, no ja sobie nie poradzę z tym. No otóż nie, dlatego, otóż tak, nie radziłam sobie, ponieważ nie każdy czuł na sobie mój wzrok i to, że faktycznie ja na niego zwracam uwagę. A wystarczy taki prosty trik, także tutaj myślę, że można zawsze coś jeszcze poprawić.